drużyna Tauron Podhala, Nowy Targ, a więc Komar Krakowia. Ten mecz, jeżeli chodzi o Komar Krakowie, pierwszy krążek na lodzie i przeciwnej drużyny zanosi się na to, że będą to pasy, ależ Jerzek. A Rotek w przeszłości prezentował się już sezon w polskiej hokej lidze, tymczasem Zorko. A tymczasem pasy już w pozycji zamku. Mamy uderzenie jego kuli jeszcze do bitka. Ale brakło prędkości, chociaż udaje się odzyskać krążek na niebieskiej. Niemiec doskonale, wydawało się, że jeszcze wyło. Chwila na tafli jest Switana, właśnie Switana przy krążku zostawił ten krążek. 1-0, 26 sekund w tej przewadze potrzebowali Nowotarżanie, a strzelcem gola doświadczony Łukasz Chwila. Tu mamy jeszcze raz na powtórce. Przytomne to odegranie od Switany. Gęsto było przed Stojanowiciem, ale nie stanowiło. Ła jeszcze oddaje krążek na prawe skrzydło. Huk Danpa. Niedokładne jednak to zagranie, które przeciął Erik Niemec. Krakowia nie płasko. Tymczasem Racki Nunen oddaje krążek. Mamy przerzucenie na drugą stronę. Jest wyrównanie. Przepuścił gdzieś gumę Kevin Lindcock między parkanami chyba, odsłaniając całą bramkę, a przy tym zestawieniu no krakowianie więcej nie potrzebowali. Radosław Sawicki najsprytniejszym w tej, że odbił się od łyżwy golkipera. Tymczasem jaka będzie odpowiedź ze strony krakowskiej drużyny? Też nie udaje się strzelić bramki na 2-1 i dwukrotnie. Siebie Kamińskiego nie zdecydował się jednak na skorzystanie. I teraz po raz kolejny. I tutaj krążek ponownie na środku tafli. I pasy ruszają z pierwszym atakiem. Saku Kinunen ma trochę miejsca, z nadgarstka pociągnął. Teraz próba strzału z lewego Bulika. To wszystko mogło się źle skończyć. Gdzieś tam porakło. Ostatecznie jeszcze mamy bramkę. Erik Niemec. No nie widziałem w pewnym momencie tego krążka. Ale ostatecznie Erik Niemec lokuje gumę w nowotarskiej bramce, gdzieś po krótkim rogu. Podopieczni Rudolfa Rochaczka, Sawicki groźnie pod bramką Podhala, Nowy Targ. Mieli kontrę ze strony krakowskiej drużyny, zostawiony krążek, dużo miejsca ma Kinunen. Z parkowej 14. Doskonała okazja, jak ten krążek ostateczny. Ze świetnymi statystykami. A tymczasem mamy bramkę wyrównującą. Świetny strzał z backhandu. I 2-2 w Krakowie. Chętnie zobaczę ten strzał raz jeszcze na powtórce. Czy to Huldan Paweł tym zawodnikiem, który nie w tym momencie. Wronka ma trochę miejsca po drugim rogu Worwa. Jeszcze będziemy mieli okazję sam na sam z Stojanowiciem. Trochę miejsca mógł ten krążek właściwie posłać gdzie chciał. Tymczasem Sawicki precyzyjniej. Zaczynamy trzecią tercję. Roman raz jeszcze. Teraz zagranie na drugą stronę i są im tu, ale pracuje też na bramkarzu Ależ Jerzek, Saku Kinunen oraz Radosław Sawicki właśnie przy krążku. Rac Kinunen, zacieśniło się to wszystko i 3-2 Saku Kinunen, trzecim strzelcem dla Komar Krakowi w tym meczu. 46 minuta i krakowianie wykorzystują grę w przewadze. Zakończyła się kara i mamy już 5 hokejistów Komar Krakowi, a więc nie udało się tego wykorzystać. Na niebieskiej jest też Tomasik, jest Mrugała, ubezpieczają tyły właśnie drużynę Tauron Podhala, Nowy Targ. Tymczasem Jiří Gula, aby wesprzeć środkowego swojej ekipy. Teraz ładnie raz wypatrzył i tylko poprzeczka. Mamy krążek w tercji ataku. Nowotarżanie, Tomasik. Nowotarżanie od zakrystii, wycofanie na niebieską. Tomasik raz jeszcze i zdobyczy bramkowej. I teraz jeszcze wybicie tego krążka. Wronka ubiegł Tomasika i czy uda się skierować krążek? Krążka skierować się nie udało, ale udało się dowieść
wynik 3-2, a co za tym idzie wpisać sobie na swoje konto w tym sezonie pierwsze 3 punkty